W kolejnym odcinku Motomaniaków mamy dla Was sportowe coupé Lexusa, model RC300. Zmiana nazwy. Dotychczas ten z benzynowym doładowanym silnikiem miał symbol RC200T. W tej chwili jest to nazwa RC300. Lexus RC debiutował w 2014 roku w trzech wersjach podstawowych. W wersji z turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów i mocy 245 koni mechanicznych, i to jest właśnie taki egzemplarz. W wersji z niedoładowanym silnikiem benzynowym i silnikiem elektrycznym o łącznej mocy 223 koni mechanicznych, czyli w wersji hybrydowej, oraz w topowej wersji RCF z silnikiem V8 o pojemności 5 litrów, niedoładowanym i mocy w tej chwili 463 koni mechanicznych. RC to przede wszystkim sportowe coupé. Samochód jest co prawda czteromiejscowy, ale jak się przekonacie, te miejsca z tyłu są wyjątkowo skromne. Do pierwszej setki Lexus RC przyspiesza 7,5 sekundy, a więc wynik godny zauważenia. A jeśli weźmiemy jeszcze dodatkowo pod uwagę, że ten samochód, tak jak tu stoi, waży 1750 kg, to rzeczywiście wynik jest niemalże imponujący. Samochód posiada skrzynię automatyczną 8-stopniową i w przeciwieństwie do wersji hybrydowej, tutaj właśnie nie ma przekładni bezstopniowej CVT, jest klasyczny automat 8-stopniowy z funkcją oczywiście manualną i możliwością sterowania biegami za pośrednictwem łopatek umieszczonych na kole kierownicy. I tak jak każdy Lexus, jest komfortowy. Jest komfortowy, choć jest samochodem, który przynajmniej w części ma pewne ambicje sportowe. Wśród tych elementów, które powodują, że można nim bardzo bezpiecznie podróżować, jest oczywiście klasyka już w tej chwili, powiedzmy to otwarcie, aktywny tempomat z radarem, który jest ukryty za tym czołowym logo, kamerą, która jest w obudowie lusterka wstecznego i dodatkowym radarem tam znajdującym się. Wszelkiego rodzaju czujniki, które sprawiają, że wszystkie te systemy razem wzięte powodują, że samochód jest w stanie poprawić błędy popełniane przez kierowcę. I to jest coś naprawdę niesamowitego. Napęd jest przenoszony na tylną oś i w tej wersji F-Sport, bo to jest właśnie ta topowa wersja modelu RC benzynowego. Napęd jest przenoszony na tylną oś, ale do tego mamy tylny dyferencjał o ograniczonym poślizgu marki Torsen, który pozwala zapanować nad samochodem pomimo tego tylnego napędu. Elektronika w Lexusie sprawia, że możemy wybrać któryś z trybów jazdy. Tryb Eco, tryb Normal, tryb Sport S oraz tryb Sport S Plus. Oczywiście im wybierzemy wyższy rodzaj na selektorze trybu jazdy, tym auto staje się bardziej dynamiczne, a siłą rzeczy i mniej oszczędne. Wracając do wyposażenia, warto wspomnieć oczywiście podgrzewana kierownica, podgrzewane fotele, fotele regulowane w przednie oczywiście w 8 kierunkach z możliwością zapamiętania 3 ustawień fotela, kierownicy, lusterek zewnętrznych. Także te wszystkie funkcje typowo komfortowe, które powodują, że rzeczywiście w tym samochodzie można czuć się bardzo fajnie. Uwagę zwraca z przodu wielka maska, olbrzymi grill, oczywiście to już u Lexusa standard, i pewne elementy we wnętrzu, które sprawiają, że naprawdę jest bogato. Jest bogato za plus minus 200 tysięcy złotych na polskim rynku. W tej wersji około 250 tysięcy złotych ten RC F-Sport kosztuje. Mówiąc o stylistyce przodu, trudno nie wspomnieć o lampach. Światła do jazdy dziennej w kształcie tej bardzo charakterystycznej strzałki i trójbryłowe reflektory LED-owe to również cecha charakterystyczna Lexusów. Warto wspomnieć, że
w zeszłym roku Lexus zastosował nowy rodzaj diod LED-owych o dużo większej wydajności, dużo większej mocy, dużo bardziej doświetlającej to, co dzieje się przed samochodem. Tył Lexusa RC to przede wszystkim bardzo wyraziste lampy zespolone, zachodzące częściowo na pokrywę bagażnika i tutaj sięgające dosyć daleko do tylnego nadkola. Klapa pokrywy bagażnika wyprofilowana tworzy jakby lekki spoiler, no i potężny zderzak oczywiście. Bagażnik w tej wersji benzynowej mierzy 374 litry pojemności, więc do najmniejszych nie należy, ale do największych powiedzmy to otwarcie też. Mamy koło dojazdowe, także tutaj wygoda kierowcy może być zapewniona w przypadku awarii któregoś z kół. Auto jest osadzone na 19-celowych felgach. Co charakterystycznego w modelu RC? Chociażby podwójny układ wydechowy, ten centralny wyświetlacz, tutaj bezkluczykowy dostęp do samochodu, automatyczne światła drogowe, oczywiście odmrażanie przedniej szyby, automatycznie wycieraczki, martwe pole, sygnalizacja, no ten aktywny tempomat, o którym mówiłem, pre-crash system, a więc połączenie tych systemów, które zapobiegają kolizji czy wypadkowi. W wersji F-Sport mamy także, oprócz tego logo F-Sport na dolnej części kierownicy, mamy również metalowe nakładki na pedały, pewne elementy wykończeniowe w aluminium, oczywiście skóra, plast, te wszystkie materiały najwyższej jakości. No i ten selektor trybu jazdy, o którym wspominałem. Eco, Normal, Sport S i Sport SE+. A więc każdy kierowca praktycznie może sobie dowoli dogodzić podczas podróżowania tym fajnym autem. Przednie fotele można regulować w 8 kierunkach, a 3 ustawienia kierownicy regulowanej oczywiście również elektrycznie, lusterek zewnętrznych i fotela można zapamiętać. To znacznie ułatwia eksploatowanie samochodu, jeśli korzysta z niego nie jedna osoba. Centralnie zegarek analogowy, bardzo przyzwoity, już nie ma tych zegarków, które cyfrowych, które kiedyś były montowane jeszcze kilka lat temu, a pochodziły prawdopodobnie z Yarisa poprzedniej generacji. Bezkluczykowy dostęp do samochodu i panel sterowania bardzo rozbudowany, bo jak widzicie tutaj mamy i panel nawiewów klimatyzacji i regulowanie temperatury odbywa się za pomocą takiego sensorycznego układu. Wystarczy dotknięcie, żeby temperatura o pół stopnia albo się obniżała, albo podnosiła. Podgrzewane fotele, wentylowane fotele, touchpad i ten selektor trybów jazdy. Eco, Normal, Sport S i Sport SE+. I co warto podkreślić, centralny zegar przesuwa się. To świetnie wygląda, ale to jest wynalazek czy pomysł zapożyczony z tego kultowego już Lexusa LFA, którego wyprodukowano w sumie 550 egzemplarzy. Świetnie to wygląda, po prostu obrotomierz się przesuwa na prawo, a tutaj mamy dostęp do menu i możemy sobie wszystko ustawiać. Mówiąc o systemach bezpieczeństwa, zapobiegania kolizjom, warto wspomnieć o układzie korekcji sztywności zawieszenia AVS, bo ten system cały czas jest aktywny. I na przykład podczas pokonywania ostrych, krótkich zakrętów z większą prędkością samochód dostosowuje zawieszenie, poszczególne elementy zawieszenia właśnie w taki sposób, aby zmieścić się w tych zakrętach. A zwróćcie uwagę na powierzchnie boczne tego Lexusa RC. Zauważcie, że tutaj nie ma praktycznie żadnych przeszkód, podpórek, prowadnic. Szyba jest idealnie gładka i to zostało tak skonstruowane, żeby zminimalizować opory powietrza przede wszystkim, ale również wyciszyć wnętrze Lexusa. Lexus RC, podobnie jak wszystkie modele tego producenta, posiada praktycznie komplet systemów
kontrolujących jazdę, bo to już nie tylko te podstawowe, jak chociażby asystent pasa ruchu z naprowadzaniem na właściwy pas, czy sygnalizacja zajętości martwego pola, to ten system VSC, o którym mówiłem, kontrolujący pracę zawieszenia i dostosowujący zawieszenie, poszczególne elementy tego zawieszenia do sytuacji konkretnej na drodze. Ale to także pre-crash system, a więc skumulowanie praktycznie wszystkich albo większości systemów obecnych na pokładzie tego samochodu w taki sposób, że w sytuacji grożącego niebezpieczeństwa na drodze system sam ostrzeże kierowca, jeśli ten odpowiednio nie zareaguje, to po prostu system zatrzyma auto. I to się dzieje za pośrednictwem i czujników parkowania, tych tradycyjnych, ale też kamer obecnych w samochodzie, radaru. Jeżeli coś z bocznej ulicy wyjeżdża, a my jesteśmy na drodze podporządkowanej, na przykład jak będzie w tym przypadku, to system poinformuje nas na tym centralnym wyświetlaczu przy zegarze, że z prawej strony coś nadjeżdża, a teraz nie nadjeżdża ani z prawej, ani z lewej niestety. Podczas cofania system w podobny sposób poinformuje nas o ewentualnym niebezpieczeństwie, innym samochodzie, kobiecie z wózkiem, a może jakimś wałęsającym się piesku. I my możemy tego nie widzieć jeszcze w obrazie z kamery cofania, ale radar i czujniki ostrzegą nas, że takie niebezpieczeństwo istnieje. Czyli zwiększą naszą czujność, zwiększą czujność kierowcy, ostrzegając, że coś może się wydarzyć. No i ten dźwięk tego samochodu słyszycie, nie? Zabójczy. Ale mówiąc o dźwięku, trzeba też powiedzieć o dźwięku zestawu premium Mark Levinson w systemie 7.1. I tu na pokładzie tego Lexusa RC mamy zainstalowanych 17 głośników. Samochód nie jest w sumie, przynajmniej we wnętrzu, duży, bo jego długość na zewnątrz to ponad 4 metry i 70 bez niespełna centymetrów, rozstaw oś 2 metry 70 centymetrów, a więc bardzo duży. Te zwisy są w tej sytuacji rzeczywiście bardzo krótkie, ale samochód jest bardzo mocno zabudowany we wnętrzu, bo zauważcie, przy tylnym napędzie cały ten tunel centralny, bardzo szeroki, łączy się z konsolą centralną, obszerne dwa przednie fotele, no i dosyć skromne siedzenia, dwa z tyłu. My nie mówimy tutaj o fotelach z tyłu, tak jak było chociażby w LS500H, a o dwóch miejscach siedzących. I Lexus, trzeba przyznać, stale podnosi tę poprzeczkę. Już wiadomo, bo koledzy byli na jazdach testowych nowym modelem ES, który przez 30 lat był sprzedawany praktycznie tylko na rynku północnoamerykańskim, a teraz producent postanowił przeszczepić ten model na rynek europejski, chociaż prawdopodobnie model GS zostanie wycofany ze sprzedaży. Ale ten nowy sedan ES, który również będzie oczywiście i w benzynie, i w hybrydzie, jest ponoć o półkę, a może nawet o kilka półek wyżej nad tymi Lexusami, które dotychczas znamy. On wejdzie do sprzedaży, ma wejść pod koniec 2018 roku, a prędzej pojawi się Lexus UX. UX, czyli miejski crossover, oczywiście w stylistyce doskonale znanej, czyli tego japońskiego producenta, ale również z silnikiem benzynowym oraz z napędem hybrydowym.